Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Witam w poziomie Catacombs. Przeszliśmy tutaj z Costa Ruiz i cóż, pewnie będziemy tutaj krążyć. Coś czuję, bo nie pamiętam dokładnie, jak wyglądał ten poziom. I tutaj mamy cztery sekrety w tym poziomie. Jestem ciekawa, jak mi to pójdzie, bo szczerze mówiąc, na razie jestem lekko przerażona. Ale zobaczymy. Wiem, że tu było coś z przesuwaniem... z przesuwaniem bloków i to jakoś tu pod spodem czy coś. Tu mam jakieś zamknięte przejście. Dobra, trzeba się jakoś ogarnąć. Tu mamy przycisk i tu jest właśnie ten blok do przesunięcia. Coś jest na dole. Nie wiem co. Ja stąd go nie odsunę za bardzo. Jest zablokowany. Może trzeba najpierw ten przycisk wcisnąć. Okej. Z tego co pamiętam, to było poniżej. I nie wiem właśnie, czy teraz nie trzeba będzie się cofnąć z katakumbów i zejść jakby na dół, żeby to coś przesunąć. Bo tutaj za bardzo nic innego nie zrobimy. No i to jest właśnie niestety zamieszanie, jeśli chodzi o katakumby i Coastal Ruins. Ale zobaczymy. Spróbujmy się tu cofnąć. I zejść tu na dół, bo wiem, że dało się zejść jakoś z tym wielkim kamieniem tutaj. Tylko chciałabym tak, żeby... Wow. Nigdzie nie spaść jakoś tak bardzo. A tu było coś z tym kamieniem. Tam jakoś się wchodziło. Zaraz ogarniemy. Ten kamulec jest niebezpieczny. Nie chciałam tak, tylko... O! Dobra. To tak mniej więcej. Aha, bo tu jest pochodnia. A po co mi była pochodnia? Tego to ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Zostawmy tą pochodnię, bo ja nie wiem, do czego ona się przydawała. Nie pamiętam. Tutaj mamy jakąś kratę. Kurczę, to jest takie smutne, że... Nie pamiętam zbyt wiele z tego poziomu. Aha, okej. Okay. Chyba, że tak. Tylko teraz chciałabym się tu rozejrzeć, czy tu na pewno nic innego nie ma. Nie no, tutaj z tą pochodnią raczej nie dałoby rady wejść, bo musiała kombinować z przerzuceniem jej. Ja nie sądzę, żeby tak działało. Nie wiem tylko, czy to czasem nie prowadzi do świątyni Posejdona. Dokąd to prowadzi? Zapiszmy tu. Nie, dobra, jesteśmy w katakumbach ponownie. Wybaczcie za ten przeskok, ale no tak jak mówię, to jest kwestia zamieszania tutaj z tym poziomem. Straszna. I tak dobrze, że sobie przypomniałam, że tutaj należy iść. O! I to żeśmy właśnie podnieśli, bo to było na dole.
I dzięki temu będziemy mogli tą kolumnę tu przesunąć. I wydaje mi się, że dzięki temu tam na górze ta podłoga się nam podniesie chyba czy coś. O, bo ta kolumna była tutaj zahaczona, a ta podłoga była niżej. Przez to. I może teraz ją podnieśliśmy. Nie wiem, liczę na to. Zapiszmy... Dobra, tu. I wróćmy na górę. Ja wiem, skomplikowane rzeczy. Ja nie wiem w ogóle, po co oni zrobili tutaj to połączenie takie dziwne z tymi katakumbami. Bo to jest strasznie mylące. Znaczy... Ja wiem, dla utrudnienia sprawy, nie? Ale... Ale to już takie łatwe do wykombinowania nie jest ze względu na fakt, że trzeba by było najpierw zwiedzić wszystko właśnie. I kombinować w ten sposób. I bez wyobraźni przestrzennej to tak naprawdę niewiele zdziałamy. Dobra, teraz nie wiem, czy ja tędy wejdę tam na górę, czy nie. Nie. Muszę znowu iść dookoła. Czekajcie. Dobra, nie spadnij. Wow! Już myślałam, że zlecę. Ale dobra, udało się. Okej. Okay. I z powrotem w katakumbach. Tak, przechodzimy przez te Coastal Ruins na potęgę. Dobra, to zapiszmy tutaj. I teraz zobaczmy, czy ta podłoga jest podniesiona. Tak. I teraz możemy bez przeszkód wyciągnąć to. I przesunąć na drugą stronę pomieszczenia. No, to się cieszę, że jednak to pamiętałam, bo pamiętam, że grając pierwszy raz miałam z tym ogromny problem. Nie wiedziałam co, jak, dlaczego, gdzie. Ale myślę, że każdy, a przynajmniej większość miała z tym problem, bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby się tego domyślić. I dlatego Tomb Raider 4 jest taki trudny. Ze względu na taką właśnie... na takie myślenie przestrzenne w tych zagadkach wszelkich. Dobra. I chyba powinniśmy sobie otworzyć drzwi w ten sposób. Wow! Nie! To mi się nie podoba. Mamy duszki. O, shit. Musimy się tych duszków pozbyć teraz. I ja nie mam pojęcia gdzie. Bo to są duszki białe. O, tutaj. Dobra. To są duszki białe, które... które właśnie... różnią się od tych duszków, takie, które spotkaliśmy, te ogniste czy wodne. Różnią się od nich właśnie tym, że trzeba znaleźć taki totem i to ten totem jest w stanie je rozwalić. My nie jesteśmy w stanie normalnymi pistoletami ich rozwalić. Natomiast właśnie ten totem działa w ten sposób. Myślałam, że będę mogła rozwalić to. Nie wiem, czy jest sens rozwalania tych baz. Ale nie mogę się powstrzymać. Dobra, teraz się cofniemy trochę, bo trzeba się ogarnąć. W każdym razie, no tak jak mówię, te duszki są nieśmiertelne, dopóki nie znajdziemy totemu. Okej. Przybiegliśmy stamtąd, czy... Nie, stąd na pewno nie.
Dobra, powinniśmy zejść na dół, ale zanim to, to się rozejrzymy tutaj. Tych was nie rozwala, one są zielone. Aha, to jest jakoś dookoła chyba połączone. Tak, bo to jest ten sam totem. Ale to przynajmniej tyle, że łatwo było go znaleźć. Myślę, że tak na sam początek nam dali. Bo... bo później będzie problem z tym. Większy troszeczkę. Żeby znajdować totemy, ale... Spoko, jakoś damy radę, nie? Chyba już nic trudniejszego niż niektóre customy nie będzie. Dobra, zapiszmy sobie i zjeżdżamy na dół. Okej, okay. Wygląda jak droga bez wyjścia. Tak nie do końca. No i oczywiście drzwi się zatrzasnęły. Nie jestem pewna do końca, co by się zrobiło, bo się tak trzęsło trochę, ale... Może bym umarła, może nie. Kto tam wie. Dobra, w każdym razie pojawiliśmy się w tym miłym pomieszczeniu z linami. Świetnie po prostu. Możemy sobie zejść na dół, oczywiście. Aha, bo tam jest powrót, jakby. Ale może zanim zejdziemy na dół, to najpierw... O, jaka miła scenka. Najpierw zbierzemy sobie jeden sekret stąd. Bo i tak po tym sekrecie zejdziemy na dół. Tylko zastanawiam się, czy coś u góry jeszcze było interesującego. Tam po drugiej stronie coś też jest, więc też chyba będziemy musieli tu wrócić z powrotem. No dobra. Jak ja kocham skakanie po linach. Wszyscy wiemy. Nie, czekaj. Nie w tą stronę, Lara. Tam nie wiem, czy widzicie, ale po lewej stronie jest taka szczelina u góry. Ona się trochę może zlewać. Ale to tam będziemy próbowali doskoczyć. Tylko no... Musimy z liny na linę. Co będzie trudne. Nie krzycz, Lara Croft. Dobra. Trochę ostatnio przesadziłam, no nie mogę... Nie wiem za bardzo... Może teraz. Nie wiem, jak to ustawić. O, dobra, jest, udało się. Uff, przynajmniej tyle. Dobra, na dół. Nie w tą stronę. I do tej szczeliny. Bardzo proszę, panno Croft. Tam na dole też jest kilka przejść. Ja właśnie nie do końca pamiętam, które gdzie prowadzi, ale zaraz ogarniemy. Zaraz jakoś ogarniemy. Tak. I tutaj mamy flary chyba i... O! Kolejnego shotguna! Ktoś liczy te shotguny? Apteczkę i flary, okej. Okay. Apteczek już mamy tyle, że już... Zatrzęsienie wręcz. Okej. Okay. A tu jest jakiś powrót też skądś, czy dokądś zmierzamy stąd, nie pamiętam. Poczekajcie, sprawdzimy to.
Gdzie te schody prowadzą? A, do jakiejś wody? No, rozwal to. Jestem bardzo zaintrygowana, czy coś jest w środku. Jee, udało mi się coś tu trafić. Dobra, teraz to ja nie wiem za bardzo, co z tą wodą. Może ja to sprawdzę. Gdzie to nas prowadzi? Aha. A, dobra, wiem, gdzie jesteśmy. W tej jakby takiej głównej hali. Albo prawie głównej. Nie, no to jest chyba tu. Albo i nie tu. Ale pojawił się szkielet, więc ja stąd idę. Nie, bo chciałabym jeszcze tamtą salę przetrzebić może. Zanim tu zejdę. Co prawda nie wiem, czy wejdę tu z powrotem. Przypuszczam, że nie. Chociaż nie. Dobra. Jestem w stanie tu wejść. No, ale Anno Croft. Nie wiem, czy tu czasem też się coś nie pojawi nam. Jakieś niedobre przeciwniki. Przeciwnicy losu. Dobra, tu mamy drabinkę do góry. No, tutaj nic nie widzę za bardzo. To dokądś doprowadzi, też nie wiem dokąd. Woda. Dobra, nie będzie tu. Czasem warto rozwalać te. O kurde, a to do dokąd to prowadzi? Za przeproszeniem. Czekajcie, jaki to poziom? Może zapiszmy tu. A, czyli to prowadzi do Temple of Poseidon. Spoko. Dobrze wiedzieć. 19? Było tu? Dobra. To w takim razie nie idziemy. Bo jeszcze nie zrobiliśmy nic w katakumbach. No dobra, to sprawdźmy to przejście jeszcze. Dokąd prowadzi? Aha. To tutaj. Też kojarzę to miejsce. Bo to są te jakby katakumby takie już typowe, że tutaj chyba faktycznie są pogrzebani zmarli. I teraz mam problem, bo nie wiem, gdzie iść. Wiem, że tu jest sekret. Ale ta winda się powinna podnosić. To pewnie trzeba zrobić jakoś, żeby się ona podniosła. To jest jakiś dół dziwny. Kurczaki. Nie wiem, gdzie mam iść. Nie wiem, gdzie mam iść najpierw. O Jezus Maria! Aha, mamy eksploziv, to equip. No ale... Dobra. Będziemy się pozbywać tych szkieletów, bo one tutaj będą na potęgę. I będą nam przeszkadzać, więc... Ja sobie pozwolę po prostu je załatwić. Wow! Jezu.
Dobrze, że tutaj nie było żadnych kolców. Tutaj jest też chyba istny labirynt z tym miejscem. Ten pan szkielet wstanie? No tak nie bardzo. No nie celuj w niego! No teraz dopiero wstał. To kusza. Od razu rozwaliliśmy ten. Dobra, i tu jest wejście na górę. Dajże. Poczekajcie, zanim wejdziemy na górę, to zgarniemy wszystko z tego miejsca. To było jeszcze coś. Chyba. W ogóle nieprzyjemne dźwięki tu są. Aha, to obeszłam dookoła. Poszłam... Okej, dobra. Ogarniam. Obeszłam dookoła, a tutaj jest tylko ta pseudowinda. Nie, tu jest jeszcze coś. O, matko. A cóż tu jest? Więcej szkieletów. O, amunicja! Dziękuję. No teraz to się w ogóle nie boję tych szkieletów. Znaczy oprócz tego, jak mi jumpscary wyskakują na twarz. Ale... tak powiedzmy, jak kiedyś się bałam tych szkieletów, to już teraz nie... To już nie te czasy. Ale tu nic nie ma w sumie. Okej. Okay. Znaczy, tak mi się wydaje, ale... Boję się, że pominęliśmy coś ważnego w tamtym pomieszczeniu. Znaczy, w tamtej wodzie, co się spadało na dół do wody. O, tu mamy jeszcze. Okej, skoro tam nie można wjechać na górę... Będziemy musieli to zabrać później. A na razie pójdziemy tędy i wejdziemy tam na górę, gdzie był ten szkielecik. Tu gdzieś. O, amunicja. Do shotguna, bo w sumie tutaj można zrzucać te kościotrupy z tych miejsc, bo są szpary w nich, ale my mamy w sumie tak dużo tych amunicji explosive, że możemy sobie trochę poszaleć, tak myślę. Nie to, to. Hacia! Fajnie się rozpryskują. Dobra, i teraz czekaj, schowaj to na chwilę. Trzeba się ogarnąć. To miejsce jest totalnie szalone i ja nic z niego nie pamiętam. Znaczy, przynajmniej niewiele. Wejdźmy sobie to dookoła. Nie mam bladego pojęcia, dokąd ja mam iść. Tu jest coś zamknięte. Tam jest jakieś wejście do góry. Czy tam widziałam linę u góry? Okej. Tędy nie przejdę do góry. Ale tu mogę przejść dookoła. Nie wiem po co, nie pytajcie. O, ale widzę apteczkę. Okej,
Przynajmniej apteczkę mam. Już wiem. Tam na górze jest ten trident. Będziemy tego potrzebowali do Temple of Poseidon. Właśnie się zastanawiałam, gdzie myśmy znajdowali te tridenty. Dobra, do widzenia panu. Do widzenia panu. Ej, to jest stanowczo zdecydowanie za proste w momencie, kiedy ma się te explosive ammo. Ja nie wiem, jak ja tu grałam pierwszy raz, to tak się męczyłam z tymi kościotrupami. A teraz to tak, pyk, nie ma. Pyk, nie ma. O, amunicja. Także... Tylko nie wiem, czy ja tam doskoczę. A, doskoczę. Także po prostu... poziom trudności spadł. Ja już myślałam, że się zbagowała ta amunicja. Okej, okay, więc musimy jakoś dostać ten trident w swoje łapki. I to chyba gdzieś tędy się dostaniemy na górę. A pytanie, co jest tu? Bardzo mnie intryguje to. Jest chyba jakieś zejście na dół. Albo jakaś pułapka. Nie wygląda to zbyt pozytywnie, więc darujemy sobie. Wejdziemy sobie grzecznie na górę. To są takie dźwięki takich delikatnych, bardzo delikatnych szumów. Nie wiem, czy będziecie w ogóle to słyszeć, ale to też daje takiego efektu wielkich pomieszczeń, takich starodawnych. O! Jej, kolejny poziom. I amunicja. Wszędzie dają do shotguna, bo myślą, że gracz będzie używał shotguna na... O! A ja już myślałam, że ten! że zanim do niego dojdziemy, do tego tridenta, to tak... A tu już? Tak szybko? O, właśnie myśleli, że gracz będzie używał chyba tego... shotguna, ale jakoś tak im nie wyszło. Jej, mamy jeden trident. Z tego co pamiętam, potrzebujemy trzech. Jeśli nie czterech, ale głowy nie dam. To zaraz też będziemy mieli chyba jakieś kościotrupki. Tam coś mamy. A, już tam leci. Dobra, niech se tu podejdzie, żebym go na pewno trafiła. Teraz czekajcie, bo tu gdzieś... Tu chyba jest sekret jeden. Będziemy potrzebowali się tu dostać, ale trochę nie z tej... Znaczy nie teraz. Musimy otworzyć sobie przejście tam. Nie pamiętam, co tu było. Bo tu jest jakby takie przejście dziwne. Może najpierw... A, ten Temple of Poseidon też mogę skasować. A, amunicja! Kolejna. I apteczka. Dobrze, że tu zajrzałam. Bo to taka... niewyraźna dziura. Nie! Shit. I muszę jeszcze raz. A myślałam, że stąd nie spadnę. Dobra, teraz delikatnie, ostrożnie. Panno Croft. Dobra, i teraz możemy jeszcze tam skoczyć, ale tam chyba nic nie ma, już nie widzę, przynajmniej. Nie wiem, czy jest tu sens w ogóle skakać gdziekolwiek. Pewnie jest jakiś sens, ale... No i stalina, tylko nie wiem po co. Aha, bo ja muszę chyba tu w ten środek iść. Hmm.
No bo ja tędy chyba nawet nie doskoczę tam. Stąd. Nie wiem, no ale jakoś się musi dać tam doskoczyć, bo tam jest potem ten sekret. Więc pewnie z tego fragmentu da się doskoczyć. Dobra, hopsa na linę. W sumie nie wiem. Może tam nie do środka z tej liny, tylko raczej na drugą stronę. Takie trochę bez sensu umieszczanie tej liny tutaj. Chyba, że miała prowadzić do czegoś jeszcze, czego nie wiem. A, bo stąd można doskoczyć właśnie tam. Okej. Dzień dobry, panie kościotrupie. Do widzenia. Miło było poznać. Dobra, ale do tego sekretu to później. Czy tu jest wyjście z tego dziwnego poziomu? Katakumb. Mamy słupek do góry. No. No ale chwyć się, please. Tak, i te wspaniałe tekstury środka Lary. Pusta oczywiście. O! Idealnie w kościotrupa prawie. Ciekawe, czy jak strzelę... to rozwala od razu jego. Chciałam zobaczyć, czy tu coś będzie leżało, no ale spoko. Hopsa i do góry. O, teraz wiem, co będzie. Teraz będziemy się próbować dostać do tego sekretu właśnie. On jest skomplikowany trochę. Ale to zaraz wam powiem. O, tam jest trident kolejny. To miło. Dobra. No może podejdźmy tam najpierw. Ja nie wiem właśnie, czy tu jakieś kościotrupki nie będą chciały z nami pogadać. Dzień dobry. Ja tylko zabiorę ten trident, nie przejmujcie się mną. Do widzenia. A pan nie wstaje? Tak myślałam. Okej. I teraz tak. Żeby dostać się do sekretu za tamtymi zamkniętymi drzwiami, które wam pokazywałam, to nie jest taka prosta sprawa, że zmienimy sobie amunicję na razie. No, normalną. Trzeba rozwalić te kości, które tutaj leżą. I to nie jedna, bo trzeba chyba wszystkie. Chociaż tu może lepiej te eksplozje, bo one nam przynajmniej kilka rzeczy na raz zrobią. Okej. No, to już jest takie bardziej skomplikowane. Na to w sumie chyba nie wpadłam. Przynajmniej nie pamiętam, żebym wpadła, żeby to rozwalić. Aczkolwiek to no jest takie trochę... Jest takie trochę niby logiczne, bo one te kości się trochę wyróżniają na tle. Ale jednak... Gdzieś jeszcze zostawiłam? Nie, chyba wszystkie, nie? Kurde. Aha, bo to trzeba było chyba jakoś inaczej jeszcze zrobić. No właśnie. I ten sekret jest połączony z tym sekretem. Czyli to są jakby... Nie wiem... jakim cudem, ale to jest jakoś tak połączone ze sobą, że tutaj wchodząc
mamy wejście do tego sekretu za tamtymi zamkniętymi drzwiami. Coś w sumie nie wiem, czy czasem te kości nie otwierały tego przejścia. Nie spojrzałam, jak zwykle. Brawo ja. W każdym razie, no. Tutaj mamy wyjście zapewne tam do naszej głównej sali, a my się jeszcze cofniemy po ten sekret z tamtych drzwi. No ale muszę przyznać, że to jest kłopotliwy sekret. Ja na to nie wpadłam, przyznaję, bez bicia. Nie umiem wyłapywać takich rzeczy z sekretami, jeśli chodzi o jakieś części czegoś, coś trzeba zrobić, właśnie na przykład jak te kości. Że trzeba było kilka rzeczy zrobić, żeby do danego sekretu się dostać. To ja nie umiem aż tak dobrze myśleć pod tym względem. Dobra, tam mamy ten sekret.